Bardzo ważna też jest stwardnienie rozsianym, opieka nad tym chorym, który już jest w zaawansowanej postaci stwardnienia rozsianego, czyli nie wychodzi z domu, nie jest w stanie samodzielnie obsłużyć się. I wtedy jest niezbędna rehabilitacja domowa. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego od lat zapewnia taką rehabilitację tym najbardziej potrzebującym. Niestety w ostatnim czasie dostrzegamy taki niebezpieczny trend, to znaczy zmniejszają się środki na tego typu rehabilitację. My odczuwamy te problemy w rozmowach i z NFZ-em, i z różnymi instytucjami działającymi przy samorządach, które nie bardzo już mają środki, żeby wspierać nas w tych działaniach. A to bardzo źle, bo ci ludzie postawieni sami sobie bardzo szybko podupadną na zdrowiu. I dodać chciałam do wypowiedzi kolegi, że od 12 lat w tej rehabilitacji domowej bardzo skutecznie wspierał nas PFRON, a w tym roku po raz pierwszy PFRON odmówił środków na rehabilitację domową, odsyłając nas do Narodowego Funduszu Zdrowia, a to nieprawda, bo Narodowy Fundusz Zdrowia inwestuje, brzydko tak w cudzysłowie, w tych, co są samoobsługujący, bo szpitale nie chcą naszych pacjentów, bo nie jest samoobsługujący i nie jest współpracujący. Więc to, co powiedział kolega przewodniczący, dla nich jedyną formą tej rehabilitacji to było zabezpieczenie przez Polskie Towarzystwo, przez oddziały w całej Polsce tej rehabilitacji domowej. I proszę Państwa, po raz pierwszy w historii ubiegania się o tą rehabilitację domową dla tych naszych pacjentów, a jest ich bardzo dużo, bo w postaci przewlekle postępującej jest stosunkowo więcej niż w postaci żółtowo-remisyjnej. I jesteśmy bardzo i zmartwieni, i zasmuceni tą decyzją PFRON-u, bo nie rozumiemy, dlaczego przez 12 lat nasi chorzy mogli być finansowywani, a w tym roku PFRON wszystkim oddziałom w Polsce praktycznie odmówił do finansowania, do tej rehabilitacji. Ja jeszcze dodam, że nie ma alternatywy dla tego leczenia, ponieważ jeżeli my tego nie zrobimy, nie ma instytucji w Polsce, która by przejęła opiekę nad tymi ludźmi. Dlatego jest to tak niezrozumiałe i niepojęte dla nas, że te środki się nie znajdują. Nie rozumiemy, dlaczego tak jest, bo przecież my te działania prowadzimy od lat, one zawsze były dobrze oceniane i dobrze postrzegane, a tu nagle, nie wiem, coś się stało, coś się wydarzyło, tych środków nie ma. Próbujemy spotykać się z przedstawicielami PFRON-u, próbujemy spotykać się z przedstawicielami NFZ-u, żeby tę sytuację szybko naprawić, bo to naprawdę wymaga szybkich działań.